Witam Państwa w programie Wolne Głosy. Marcin Bąk, kłaniam się także nisko naszym gościom. Po raz pierwszy po długiej, długiej przerwie widzimy się na żywo w studio, a moi goście to Adam Borowski i Paweł Piekarczyk. No i też się nisko kłania Paweł Piekarczyk. Dzisiaj porozmawiamy i o przyszłości, bardzo bliskiej, bo o czymś, co będzie za dzień, dwa. I o przeszłości, też takiej nieodległej. 81 lat temu, wrzesień, 39 rok, tragiczna dla Polski chwila. Jesteśmy zaatakowani z jednej strony przez jeden totalitaryzm, czyli narodowy socjalizm, z drugiej strony przez Sowietów. Co roku trzeba tą datę 17 września przypominać, bo ona tak zostaje trochę zepchnięta w niepamięć. Ja mam na to swoje wyjaśnienie. Już w czasie II wojny światowej Stalin zdał bardzo zręcznie i później po drugiej rozwinąć taką propagandę. No tak, może robiliśmy coś złego, może zdjęliśmy a szybko, ale my zdjęli faszystów. Tak? I to zwycięstwo nad faszyzmem zdejmuje jakby całe odium zła ze Związku Radzieckiego, a nie powinno. Adam Borowski. Tak, tym bardziej, że takie wielkie obchody 1 września, w dniu, który wybuchła wojna, powodują, że 17 września już też tak troszkę odchodzi w niepamięć, a wymaga to takiej pielęgnacji z naszej strony tej pamięci, bo no, obecnie Putin, który jest prezydentem Rosji, a Rosja jest prawnym spadkobiercą Związku Sowieckiego, państwa odpowiedzialnego za wybuch II wojny światowej. I to paradoks historii polega na tym, że to państwo walnie przyczyniło się do wybuchu II wojny światowej i gdyby nie porozumienie z Hitlerem, być może Hitler nie odważyłby się na tą wojnę, które uzyskało ogromny przyrost terytorialny i w wyniku tej wojny, które samo wywołało, uzyskało ogromny przyrost, prawda? Państwa nadbałtyckie, kawałek Finlandii, no po prostu ogromne połacie, obszary terytorialne, które zostały włączone do Związku Sowieckiego. I podporządkowanie sobie krajów, całego szeregu krajów, które wbrew woli mieszkańców, tak, Czechosłowacja, Węgry, prawda, Bułgaria, Rumunia i tak można by było wymieniać. No i oczywiście Polska, kawałek Niemców. Także trzeba pamiętać o tym, trzeba przypominać, bo Putin, który uznał, że rozpad Związku Sowieckiego jest największą tragedią XX wieku, globalną tragedią XX wieku, po prostu w tej chwili odnawia komunistyczną narrację, że to Polska jest tak naprawdę współodpowiedzialna za wybuch II wojny światowej, bo kolaborowała z Hitlerem. Natomiast oni tylko i wyłącznie zadbali o ludność zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi. I to trzeba Europie przekazywać i utrwalać w pamięci, że my byliśmy ofiarą, a nie odpowiadamy za wybuch II wojny światowej i ofiarą również Związku Sowieckiego. No właśnie, jak to jest z tą propagandą komunistyczną, stalinowską, ona jeszcze jest, korzeniami, znaczy, która skutecznie działa cały czas? Ta propaganda, ona jest w gruncie rzeczy nie stalinowska czy sowiecka, tylko rosyjska. Tak jak trzeba się dobrze zastanowić, czy Hitler był niemiecki, czy Niemcy były hitlerowskie. Bo w ich języku jeszcze niedawno, znaczy nie badałem tego w ostatnich tygodniach, ale jeszcze niedawno Staraja Mirowaja Wojna to był rzeczownik zwykły, który się pisał z małych liter. A Wielka Ateczestwienna Wojna, czyli Wielka Wojna Ojczyźniana, no to było z dużych liter, tylko że to był twór całkowicie, bym powiedział, dialektyczny, dlatego że Hitler nie był uczestnikiem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a jakby mu to powiedzieć, jakby to powiedzieć któremuś z uczestników, to i jak powiem, w mordę można wziąć. To jakby to jest całkowicie dialektyczny taki, także jakby to powiedzieć, ten językowy bałagan tam troszeczkę potwierdza, że z tą II wojną światową to było z ruskiej strony niedobrze. Myśmy się zderzyli z dwoma potwornościami. Trudno powiedzieć, która gorsza. Znaczy,
jak się lektura wspomnień czy podstawowa wiedza nie pozwala powiedzieć, czy lepiej było wpaść w łapy Gestapo czy NKWD, czy nie pozwala powiedzieć, czy lepiej było pójść do kacetu czy do łagru i nie pozwala... Wejdę ci w słowo, Pawle, bo akurat mamy pewne źródła historyczne, które pozwalają skłonić się ku jednej stronie, no choćby słynny gryp z rotmistrza Pileckiego, który mówił wprost, tak, Auschwitz to była igraszka. Znaczy, to ja wiem, natomiast to jakby to też trudno... Chociaż trzeba by mieć szerszy obraz. Być może akurat rotmistrz Pilecki w Auschwitz trafił nieco lepiej, tym niemniej też jakby trafił źle. Ale co do zasady, to przepraszam, ale z kolei można podać przykład, nie wiem, Buchenwaldu Grossrosen, czy paru innych takich miejsc, w których działy się rzeczy no naprawdę stawiające włosy na głowie. I można by się nad tym wszystkim oczywiście bardzo długo zastanawiać. Można by się zastanawiać nad, tak powiem, kondycją moralną obu narodów, czy to, bo Niemcy zrobili taki krok w dół, niby jako ten naród filozofów i artystów, nagle zaczął się zachowywać jak absolutna barbaria. Sowieci jako ci, tak powiem, spadkobiercy Dżingis Hana, no, po prostu byli sobą. Ale to wszystko są takie, to była jedna wojna, to znaczy to była jedna wojna, zresztą Stalin zachował się w sposób dość słabo przyzwoity również w ten sposób, że wkroczył wtedy, kiedy już miał pewność, że nie dostanie łupnia jak w 20 roku. To trzeba... Zresztą też oszukując trochę Hitlera, bo zgodnie z tymi ustaleniami ten atak miał nastąpić symultanicznie w tym samym momencie, a nie po dwóch tygodniach, kiedy największy ciężar walki z armią polską i ewentualny zwrot na zachodzie spadał wyłącznie na Wehrmacht. Nie, ale na moment się zatrzymajmy, bo to jest dla mnie też zawsze zagadkowa chwila, ten 17 września. I postawa polskiego rządu, polskiego dowództwa przede wszystkim. Ja do dzisiaj nie mogę zrozumieć rozkazu wodza naczelnego, w którym padają brzemienne w skutkach słowa do Sowietów nie strzelać. Obca armia wkracza, która 20 lat temu została pogoniona. Wkracza na wolne wciąż jeszcze terytorium Rzeczpospolitej. Wojska, które tam stacjonują, flotylla pińska, KOP, które były szkolone przez 20 lat w jednym celu, bronić nas przed Sowietami, otrzymują rozkaz do Sowietów. Ale z drugiej strony obrońcy Grodna, też pytanie kolejne, jakby kontynuując poprzednią myśl. Czy lepiej było być obrońcą Poczty Polskiej, czy lepiej było być obrońcą Grodna i być rozjechanym czołgiem na żywca? Bo ale tak obrońcy Grodna podjęli tą decyzję w sposób samorzutny. To jakby rozumiem, ja się nie ignoruję twojego pytania, tylko jakby w tej chwili rozmawiamy o tej sowieckiej stronie. A do tego ta Rosja, którą w tej chwili mamy. No Niemcy też są jakoś imperialni, to znaczy to jakoś bardziej gospodarczo. Od tego jakby ludzie nie są najczęściej mordowani, no chyba, że... Natomiast Sowieci, Rosja cały czas ćwiczy scenariusze wojny z Polską. I to trzeba być naprawdę generałem Koziejem z prezydentem Komorowskim na czele, żeby udawać, że nie. I natomiast ichnie wojny, które w ostatnim czasie, to za mojej już dorosłości były, czyli napaść na wolne państwo czeczeńskie, które się proklamowało, potem napaść na Gruzję, potem napaść na Ukrainę, której zresztą Rosja była jednym z gwarantów nienaruszalności terytorialnej. No to wszystko się jakby świadczy, że mamy do czynienia z potwornym, agresywnym, wojskowym imperializmem i że należy się liczyć z tym, że oni będą próbować to robić. A jednocześnie pamięć o tym, nawet w naszym społeczeństwie, mówię tu o młodszych pokoleniach i o tych, którzy mają taki lekko lewicowy skręt, gdzieś odchodzi na bok. Rosja nie jest tak groźna, w historii nie było aż tak źle. No i ja wracam ciągle do tego klucza, do tego zdania, wytrychu stalinowskiego. No Hitler był gorszy,
Armia Czerwona pokonała Hitlera, więc te wszystkie grzechy idą w niepamięć. To, ale to wynika po prostu ze szkoły, tak myślę. Z tego, że w szkole się po prostu nie uczy tych rzeczy. Tak naprawdę nauka historii dobiega do II wojny światowej. To też jest wszystko robione tak po łebkach i bez jakiejś głębszej analizy. A na naszym terytorium jest Auschwitz, Majdanek i mamy to świeżo w pamięci. Filmy przez całe dziesięciolecia były kręcone, pokazujące wyłącznie te mordy ze strony Niemiec, a tutaj Związek Sowiecki przez czterech pancernych pokazywany był jako wyzwoliciel. Ale... Więc to gdzieś głęboko jest, gdzieś to głęboko tkwi, że to nie jest traktowane równomiernie. Po pierwsze, poza tym żyjemy w czasach pokoju i to młode pokolenie im się wydaje, że to tak po prostu jest. No. Na pytanie, jak się dziecko opowiada, że nie można było w sklepie kupić, prawda, że żyliśmy w czasach, gdzie w sklepie był tylko ocet, prawda, i musztarda na półkach, to dziecko odpowiada, nie mogłeś pójść do drugiego sklepu, prawda. No, musztarda nie w każdym. No, nie w każdym, tak. Ale chodzi po prostu o to, że... Marcinie, ale ty też uczestniczysz troszeczkę, jakby rozumiem, że nieświadomie i jakby przez takie przesunięcie w pewnego rodzaju manipulacji. Powiedziałeś, cytuję, Armia Czerwona pokonała Hitlera. Nie. Armia Czerwona... Ja zacytowałem, mową pozornie zależną się posłużyłem. Dlatego to nie Armia Czerwona pokonała Hitlera. Armia Czerwona wkroczyła do Berlina. Alianci pokonali Hitlera. Gdyby nie przez ciężarówki Studebakera, ta Armia Czerwona by nie mogła wyjechać z Syberii. Gdyby nie jakby istotna pomoc cywilizowanego świata, jakby Ruscy by nie, jakby po pierwsze nic nie zrobili, poza tym jednak wysiłek militarny na Zachodzie ponoszony przez zarówno... Militarny i materiałowy. Tak, militarny. Ale przepraszam, o tych rzeczach to wiecie wy, panowie, którzy czytacie i to rozumiecie. Normalnie to naprawdę w takiej powszechnej świadomości to jest to, że przyszedł tutaj rosyjski żołnierz, tu są jego cmentarze, tu były jego pomniki, tu są ofiary, prawda, i to oni zatknęli wszystko jedno, z czyją pomocą, ale to wojska rosyjskie zatknęły flagę czerwoną. No właśnie, żeby w Berlinie częściowo przynajmniej tą mgłę fałszu rozsnuwać, są podejmowane działania. Takie działania będą również podejmowane jutro i pojutrze i warto o nich chwilę wspomnieć, tak, że Polacy też są w stanie przypominać i to w miejscach ważnych, takich jak choćby ambasada rosyjska, to jest ten spadkobierca Związku Radzieckiego, czyli powiedzmy parę słów. O 19, tak dobrze? O 19, tak. Będzie zapraszamy pod ambasadę rosyjską. Chcemy powiedzieć, po pierwsze przypomnieć pod ambasadą rosyjską, co się w przeddzień rocznicy inwazji, że ta inwazja miała miejsce i że była równie brutalna jak niemiecka i że oni jakby trudno orzec, kto z nich był bardziej bestialski, ale również chcemy jakby uświadomić i pokazać taką prostą prawdę, że jeżeli oni tu przyjdą, to będziemy się bić. To będziemy się bić tak, jak się bili nasi dziadkowie 81 lat temu. Mamy rozwijającą się w tej chwili armię, mamy Wojska Obrony Terytorialnej, które powstały niedawno i które właśnie po to powstały między innymi, ale mamy również społeczeństwo, którego pewna część jest zdolna nadal do prowadzenia działań, które przyniosły nam wolność przedtem. I ten komunikat, że jeżeli tu przyjdziecie, tak jak przyszliście do Czeczenii, jeżeli przyjdziecie tu, tak jak przyszliście do Gruzji, jeżeli przyjdziecie tu, tak jak na Krym czy na Ukrainę, to będziemy się bić. I to musi bardzo jasno wybrzmieć. A jak napisał Leszek Czajkowski w jednej z piosenek, Polak i tak konspirę zrobi, bo Polak 100 żołnierzy wart.
Tak, tak, no, czy te demonstracje, takie manifestacje przed ambasadą rosyjską organizujemy co roku. Raz jest bardzo dużo ludzi, innym razem mniej, innym razem jeszcze jest 30-50 osób, bywało już po kilka tysięcy, ale to trzeba pielęgnować, żeby nie zapomnieli. Ci urzędnicy przy ulicy Belwederskiej 42, żeby wiedzieli o tym, że to nie jest tak, że my słuchamy Today i Russia, czy pana Putina. My po prostu mamy własny rozum, mamy własną historię, z niej jesteśmy dumni. To, co powiedział Paweł, będziemy na pewno godnymi spadkobiercami naszych przodków i nie pozwolimy, by zapanowała taka narracja, która z ofiar zrobi sprawców. No to po prostu jest niemożliwe i ten dzień symboliczny każe nam być tam, powiedzieć im to, poza oczywiście całym szeregiem działań w postaci książek, filmów, prac naukowych. To wszystko jest, ale ważne jest, żebyśmy tam byli, przed ambasadą rosyjską. Jak mówimy filmy, to przypomina mi się od razu ten film zrobiony przez IPN, ta krótka historia Polski, i tam właśnie napaść we wrześniu z obu stron została dobrze pokazana jako w zasadzie równoważne dwie potworne siły, które niczym ściany tego żołnierza starają się zmiażdżyć. No bo tak to było. Jeszcze raz przypominam, obrońcy Grodna byli na żywca rozjeszczani czołgiem. To rosyjska wina. A rosyjscy i niemieccy pancerniacy w Brześciu podawali sobie piątkę, świętowali zwycięstwo. Wtedy byli sojusznikami, towarzyszami broni. To jest 16 dzień sierpnia, to o czym mówiliśmy, manifestacja. Września przed ambasadą. Natomiast co będzie się działo 17? Tak, 17. Będziemy razem z Leszkiem Czajkowskim, będziemy w muzeum na Rakowieckiej mieli koncert. Koncert niestety ze względu na obecnie obowiązujące ograniczenia będzie dosyć restrykcyjnie dostępny dla 20 paru czy 30 osób pewnie. Natomiast to na żywo. Tak, na żywo. Natomiast zapraszamy do transmisji internetowej. Chcemy tym jakby podsumować i będziemy grać taki nowy program, jeszcze nie bardzo pokazywany gdzieś, poświęcony właśnie II wojnie światowej, niemieckiej odpowiedzialności, nierosyjskiej odpowiedzialności, poświęcony polskim postawom i polskiemu bohaterstwu. Tam będzie coś o obozach koncentracyjnych, będzie coś o wywózkach, będzie coś o robieniu mydła z ludzi, bo to też warto pamiętać. Będą różne, będzie coś o zdradzie Zachodu w gruncie rzeczy dość poważnej. Taki 40-paru-minutowy kompendium. Czyli to jest cały nowy materiał, tak? Cały nowy materiał. Nie będzie żadnych płyt, z poprzednich płyt, z poprzednich koncertów, może nawiązań? Jeżeli będą warunki, żeby coś zagrać na koniec, jako tak zwany bis, to może tak. W końcu jesteście na tej scenie od wielu lat. Natomiast to będzie ten nowy program. Chcemy jakby przypomnieć o tym. Premiera tego programu, on pierwszy raz został publicznie pokazany w zeszłym roku, 15 września, w kościele Polskiej Misji Katolickiej w Berlinie, w obecności polskiego ambasadora, który był gospodarzem tych uroczystości. To była nieprawdopodobna okoliczność, kiedy w środku Berlina graliśmy o tym, co zrobił naród twórców, uczonych i artystów, jak oni się lubili nazywać. A przypominam, że Warszawska ulica, dość szemrana ulica jednak, taka była. No, sprzed wojny. Przedwojenna. Wyśpiewała ich kultura, nie zabrania robić takie polowania. Siekiera, motyka. Tak, to zresztą, to nie jest piosenka szemranej autorstwa, bo to nawet jest kamienica na francuskiej, gdzie powstała i to... Ale została podchwycona. Nie pamiętam nazwiska, tylko to pani jakby z Kedywu to napisała. Ale zostało podchwycone przez tych muzykantów ulicznych, błyskawicznie. Ich kultura nie zabrania robić takie polowania. Ale... I trzeba pamiętać i o jednych, i o drugich. Natomiast warto też przy okazji, bo kiedy nas tak, to już nawiązuje do współczesności, kiedy w sposób tak brutalny, bezwzględny i fałszywy się nas oskarża,
w Europie i próbuje się nas uczyć, czym jest praworządność, prawa człowieka, to warto właśnie przypominać tą wojnę, tak, prawda, która niby wybuchła 3 września, prawda, która poległa głównie na tym, że ulotki, to wprawdzie wojska francuskie parę kilometrów w głąb terenu Niemiec weszły, ale zakończyło się to rozrzucaniem ulotek z samolotów. To była ta pierwsza zdrada, prawda, gdzie nie dotrzymano umów międzynarodowych, prawda, które sojuszniczych, które miały być gwarantem bezpieczeństwa. No i oczywiście ta druga zdrada po II wojnie światowej, kiedy po prostu zostawiono nas za żelazną kurtyną. Bardzo ważne zdanie. My, upominając się o prawdę o II wojnie światowej, nie upominamy się o honor Polski, bo ten jest niezagrożony. Upominamy się tak naprawdę o honor Niemców i Ruskich, dlatego że ich honor leży w tym, żeby się przyznać do tego, co zrobili, nie dopuścić do powtórki i zrekompensować szkody. Zrekompensować szkody. A tych szkód jest długa, długa lista. Bardzo dziękuję za wizytę w Telewizji Republika. Adam Borowski i Paweł Piekarczyk byli moimi i Państwa gośćmi także. Bardzo dziękuję. A my widzimy się za chwilę po krótkiej przerwie z kolejnym naszym gościem. Będzie pan Rafał Dzięciołowski.